Witam serdecznie dzisiaj w sektorze gości pięściarz zawodowy Krzysztof Zimnoch. Cześć Krzysztof. Witam serdecznie. Rozmawiamy na 3 dni przed twoją walką z Joey Maybellem. Ostatnio 3 miesiące spędziłeś na ostrych treningach w Londynie. Forma, jak rozumiem, życiowa. No oczywiście, tak jak do każdej walki robię wszystko, żeby się przygotować optymalnie. W wywiadach podkreślasz, że ta walka to jest dla ciebie początek drogi do tytułu Mistrza Świata. Jak ty sobie wyobrażasz dalej tą drogę? Ile walk, ile lat może dzieli ciebie jeszcze od tego, żeby dojść do takiego pułapu, dojść do takiego poziomu? Lat to może nie, ale to już wydaje mi się, że to już jest kwestia miesięcy, kiedy zaboksuję o tytuł Mistrza Świata. Nie wiem, czy to będzie w przyszłym roku, czy to będzie początek roku 2019. Jeżeli zaistnienie w rankingu, czyli w 15 najlepszych bokserów na świecie, to wtedy będę miał szansę zaboksować o tytuł. No dużo zależy od promotorów. Tomasz Babiloński na pewno robi wszystko, co może, żeby do takiej walki możliwie szybko doprowadzić, ale toczysz jakieś rozmowy z nim, tak? Pytasz, czy wspomniałeś tutaj o przyszłym roku albo początku 2019 roku, czyli myślisz, że w ciągu 1,5 roku jest to realne, żeby taka walka została zorganizowana? Tak, taką mam nadzieję, po to trenuję, jestem skoncentrowany w 100% na tym, poświęciłem się temu i do tego dążę. To jest mój cel i to jest też moje marzenie. Żyję po to, żeby zwyciężać w boksie. No i zwyciężałeś rzeczywiście bardzo długo, bo do dzisiaj twój rekord wygląda znakomicie. 22 zwycięstwa, 1 remis i tylko 1 porażka. Jedyna porażka, do której doszło w lutym 2016 roku z Mike'iem Molo. Jak ty dzisiaj postrzegasz ją z perspektywy czasu? Czy to była porażka, która dużo ciebie nauczyła, dużo ci paradoksalnie dała? Ta porażka tak naprawdę, wiadomo, że też nie można tak mówić, ale no, znaczy można, wszystko można. Ja bardzo się cieszę z tego, że tak się że to się wydarzyło właśnie w tym momencie. Przyjrzałem na oczy, to był zimny kubeł wody na głowę i zacząłem w głowie zmieniać swoje plany, zmieniać swoje myśli o tym, co się dzieje dookoła mojej osoby i jeszcze bardziej się skoncentrowałem na tym, żeby jeszcze być lepszym. To jak bardzo się te myśli zmieniły? Co się dokładnie zmieniło? Zmieniło się to, że przede wszystkim musiałem zmienić trenera, tak? Zmieniłem trenera później. No właśnie, zdecydowałeś się na trenera Richarda Williamsa, byłego mistrza świata IBO. On bardzo odmienił twój boks i ciebie jako pięściarza? Tak, dużo nowych rzeczy, dużo innego myślenia na temat boksu, bardziej wszystko przemyślane, tak. Ta porażka z Mollo na pewno była dla ciebie bardzo bolesna, ale z drugiej strony Mike Mollo jest pięściarzem, który słynie z bardzo silnego ciosu, słynie z mocnego uderzenia. Wspominał o tym Artur Szpilka, który walczył z nim 2-krotnie i posłuchajmy, co Artur miał do powiedzenia na temat tej walki. Po pierwszej walce normalnie wstrząśnienie mózgu miałem, to sobie pomyśl, dostałem ten ciężki knockdown, jeden, drugi po głowie, przecież... Z tyłu głowy miałem trzy guzy, mówię do trenera. A przez Mollo nie doszło do twojej walki z Zimnochem. Też, ale miałem 3 guzy i chyba przyjechałem nawet i ci pokazywałem. Tak jak rozmawiałeś, takie 3 guzy normalnie z tego, jak słucham tego, jak płaczę o coś tam, przecież to jest boks, tak? To i normalnie Mollo stał tak i tak mnie napierniczał w głowę. Po walce oczywiście mnie przeprosił, ale co z tego, jak guz taki, wiesz, o co chodzi, w głowie się cząsło i mówię, ja normalnie w łóżku leżałem, wstrząśnienie mózgu, wymiotowałem. Przyjechałem do Polski i wiesz, i mówię, o... I chłopak naprawdę ma petardę. Zgodzisz się z tymi słowami? Ma chłopak petardę w ręku? To znaczy, jeżeli trafia zawodnik wagi ciężkiej czysto w głowę, to każdego zawodnika się czuje, tak? W pierwszej walce mnie trafił i pierwszym ciosem mnie zamroczył, później mnie, można powiedzieć, że skończył. Klasycznie tak, jak to powinien zrobić, a w drugiej walce nie odczułem żadnego ciosu i... Trafił i skończył w pierwszej rundzie, czyli uważasz, że de facto było w tym wszystkim dużo przypadku, tak? Oczywiście, tak. Wypadek przy pracy, ta porażka z twojej strony. Wypadek przy pracy i chciałem to zmazać, tą plamę i zreważować mu się było dane mi i udało się. Czyli po tym rewanżu mówisz, że odetchnąłeś trochę z ulgą.
Tak, no bo to ciężyło na mnie i to była duża presja. Teraz jestem zupełnie inny i fajnie, że dało, bo miałem szansę, żeby się zrewanżować. Z tym, że ta pierwsza porażka wyhamowała trochę twoją karierę, dlatego że Tomasz Babiloński miał już dogadaną walkę z Davidem Hayem i mówił, że była dogadana na 99%. W zeszłym roku Tomasz Babiloński był tutaj gościem w naszym programie. Posłuchajmy, co mówił na ten temat. Nie chcę tu za bardzo go usprawiedliwiać, bo do dnia dzisiejszego nie mogę przeżyć tej porażki, bo miał fajne plany, jakby wygrał z Molo, a jednak cofnęliśmy się o co najmniej 2 lata. No właśnie, te plany, on wspomniał, że miał propozycję walki z Davidem Hayem. Dokładnie tak. Na ile realne było zorganizowane? 99%. 99%. Miała się odbyć w Anglii, tak? Taka walka. Miała się odbyć w Anglii, bodajże 25 maja, no ale wszystko zostało przekreślone. Porażka przekreśliła wszystko. No nie, no wiadomo, że co innego jak jesteś niepokonany w wadze ciężkiej, a co innego jak masz przegraną w pierwszej rundzie. Tomasz Babiloński mówi, że przez tą porażkę cofnęliście się o 2 lata, jeżeli chodzi o rozwój twojej kariery. Dzisiaj żałujesz trochę tej straconej szansy na walkę z Davidem Hayem? Nie patrzę w tył. Robię swoje. To, co było, to nie ma najmniejszego znaczenia. Było jak było. Najważniejsze, że się podniosłem i idę dalej do przodu. Kto wie, z kim będzie mi dane walczyć w przyszłości. Podniosłeś się dzięki tej walce rewanżowej z Mollo. Ona odbyła się w lutym tego roku. Uważasz, że to był twój najlepszy pojedynek w karierze? Znaczy, jeżeli chodzi o historię mojego boksu, można powiedzieć, że tak, no bo tak naprawdę nie mam jakichś tam wielkich nazwisk na swojej rozkładówce i przegrana z Molo w pierwszej rundzie to dla mnie osobiście to był wielki szok, wielki koszmar, wielki dramat i musiałem się, to znaczy mocno nie musiałem się podnosić, bo wiedziałem, jakie były okoliczności, co się wydarzyło w tej walce i byłem pewny cały czas swego, że jestem w stanie z nim wygrać chociażby następnego dnia.